Partnerami tego odcinka są Akademia Progress, kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V, tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTubie. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, witam Cię w naszym nowym wideo. Z tej strony Daniel Lampart i dziś będziemy sobie rozmawiać na dla mnie fascynujący temat, mam nadzieję, że dla Ciebie też, czyli o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001, ale porozmawiamy sobie o jego głównych zakresach, czyli co nam wchodzi właściwie w to wdrożenie. Oczywiście na początku chciałbym Ci przypomnieć, że jeżeli interesują Cię tematy związane z bezpieczeństwem informacji, z systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji, z normami z serii 27000, to warto subskrybować nasz kanał właśnie teraz, ale też warto kliknąć łapkę w górę. Porozmawiamy sobie dzisiaj o takim koncepcyjnym zakresie wdrożenia normy 27001. Opowiem Ci o tych głównych obszarach, które powinny być ujęte w zakresie samej normy. Nie będziemy dzisiaj mówić stricte o procesach bezpieczeństwa, natomiast powiemy sobie o obszarach, które powinny być ujęte i które są wręcz strategiczne, jeżeli chodzi o skutecznie funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który nie dotyczy wyłącznie zabezpieczeń i procesów bezpieczeństwa, ale dotyczy znacznie szerszego zakresu i właśnie o tych głównych obszarach, o tych głównych zakresach chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć. Pamiętajmy, że decyzja o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak też każdego innego systemu, jest decyzją strategiczną dla organizacji, dlatego też powinna być na tym strategicznym poziomie przeanalizowana, a następnie zaplanowana. Przy wdrażaniu systemów bezpieczeństwa informacji oczywiście wpływ ma wiele czynników, zarówno tych czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Takimi głównymi czynnikami, które na pewno będą wpływać na funkcjonowanie naszego systemu, to na pewno są aktywa, czyli to, co my właściwie przetwarzamy, zarówno aktywa informacyjne, jak i aktywa procesowe, ale również wszelkiego rodzaju aktywa wspomagające, czyli to, w czym my tak naprawdę przetwarzamy informacje, systemy, procesy, dokumenty, zasoby. To wszystko powinniśmy wziąć pod uwagę, planując sam system. Natomiast patrząc z takiego systemowego pod kątem wymagań normy punktu widzenia, na pewno musimy wskazać te kluczowe obszary, które definiuje nam norma i które powinny być już na początku zaplanowane, jeżeli chodzi o sam system. I nie chodzi mi tutaj o procesy bezpieczeństwa wynikające choćby z samego załącznika A, aczkolwiek te obszary też będą z tego po części wynikać. Natomiast chodzi mi o takie większe, można to nazwać, grupy procesów, większe obszary, te strategiczne obszary, które mają również taki strategiczny wpływ na funkcjonowanie tego systemu. Oczywiście powinniśmy zacząć od podstawowego obszaru, czyli właśnie obszaru udokumentowania procesów bezpieczeństwa. I chodzi mi tutaj stricte o procesy bezpieczeństwa wynikające z załącznika A do normy ISO 27001, czyli tak zwane polityki, procesy bezpieczeństwa, które w dużej mierze odnoszą się do czterech obszarów zabezpieczeń, a mianowicie jest to obszar zabezpieczeń technicznych, czyli często nazywany też obszarem zabezpieczeń IT, obszar zabezpieczeń zasobów ludzkich, obszar zabezpieczeń fizycznych oraz obszar zabezpieczeń organizacyjnych. I to jest bardzo duży zakres, który możemy oczywiście omówić w odrębnym wideo, ponieważ na pewno wymaga to czasu, aby poruszyć całą tą tematykę. Natomiast ja dzisiaj ustalam to jako jeden z większych obszarów, czyli powinniśmy zaplanować ten obszar udokumentowania procesów zabezpieczeń składających się z tych czterech grup zabezpieczeń, o których przed chwilą powiedziałem. Drugi obszar wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to oczywiście przypisanie odpowiednich ról, odpowiedzialności oraz uprawnień. W systemie bezpieczeństwa informacji, tak jak wspomnieliśmy, mamy wiele czynników, ale też
wiele odrębnych ról, ponieważ mogą to być role związane z każdym obszarem zabezpieczeń, czyli to mogą być role i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa organizacyjnego, bezpieczeństwa zasobów ludzkich. To może być też rola związana z ochroną danych osobowych, ale też rola związana z utrzymaniem całego systemu, a szczególnie jeżeli chcemy stworzyć zintegrowany system z innymi systemami, które już mamy lub planujemy wdrożyć. Dlatego ten obszar przypisania odpowiednich ról i uprawnień ustanawiam jako odrębny zakres wdrożenia, grupę wdrożenia w zakresie bezpieczeństwa informacji. Trzeci zakres, bardzo mocno powiązany z zakresem bezpieczeństwa zasobów, to budowanie kompetencji, świadomości i kwalifikacji. Dlaczego jest to odrębny zakres? Ponieważ uważam, że jest to pewien z filarów, na których stoi system. Nic nie będzie tak dużym ryzykiem dla naszego systemu bezpieczeństwa informacji, jak nieświadomi użytkownicy naszego systemu. Dlatego powinniśmy już na początku koncepcji zaplanować proces budowania, takiego ciągłego budowania świadomości w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, tak aby ten obszar kompetencji był cały czas nie tylko utrzymywany, ale wręcz progresowany ciągle w górę. Kolejny obszar to obszar zarządzania systemami, programami, aplikacjami, w których przetwarzamy informacje. Jest to bardzo szeroka grupa, ponieważ dotyczy zarówno zarządzania pod kątem instalacji, konfiguracji, nadawania dostępów, ale też utrzymywania, rozwoju tych systemów, aż po odbieranie dostępów, weryfikowanie nadanych uprawnień. To powinno również być zaplanowane i ustanowione jako szeroka grupa procesów, które mają za zadanie utrzymać te aktywa wspierające, czyli systemy, aplikacje, oprogramowanie, które wspiera nas w przetwarzaniu informacji. Niezwykle ważną grupą, często pomijaną lub traktowaną lakonicznie, jest badanie podatności. Pamiętajmy, że nasz system jest tak mocny, jak mocne jest nadzorowanie podatności, luk w systemie. Dlatego nie powinniśmy tego zostawiać jako jakiś odrębny element na później, tylko już teraz, na początku koncepcji wdrożenia systemu, powinniśmy zaplanować, jak dla naszego całego systemu w tych czterech obszarach zabezpieczeń będziemy badać podatności, jak będziemy w stosunku do tych podatności podchodzić, jak będziemy podejmować decyzje oraz w jaki sposób będziemy wdrażać działania zapobiegawcze i korygujące. Jest to bardzo ważny obszar, ponieważ jedna podatność, która się zmaterializuje, niestety, ale może wywrócić wiele naszych procesów, a nawet cały system wręcz do góry nogami. Kolejny obszar to ciągłość działania. Również pamiętajmy o tym, że jest to jeden z głównych celów wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. My chcemy, naszym celem jest utrzymać ciągłość działania, zarówno ciągłość działania procesów biznesowych, ale też funkcjonowania całej firmy. I tutaj znów bardzo częsty błąd, ponieważ na etapie planowania i projektowania wdrożenia systemu często planujemy tylko utrzymanie działania tych procesów głównego ciągu technologicznego lub procesów operacyjnych, procesów głównych. Natomiast jeżeli nie zaplanujemy również utrzymania procesów wspomagających, przykładowo utrzymania ciągłości działania systemów IT, systemów komunikacji, systemów wymiany informacji, systemów zarządzania infrastrukturą, to może się okazać, że jeżeli jeden z tych systemów nagle utraci ciągłość działania, nawet na niedługą chwilę, to całe nasze procesy operacyjne, procesy główne też nie będą mogły funkcjonować lub nie będą funkcjonowały w pełnym wymiarze. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o grupie, która mówi o zarządzaniu incydentami. O zarządzaniu incydentami mówiłem w odrębnym wideo, które możesz sobie odszukać w poprzednich naszych wideo na naszym kanale. Natomiast jest to również kluczowy obszar. Pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy w stanie identyfikować zdarzenia, decydować o tym, czy są to incydenty bezpieczeństwa informacji, wdrażać działania korygujące, a następnie działania zapobiegawcze na przyszłość, to nasz system będzie szczelny i skuteczny. Nie będzie nam powodował luk w procesach bezpieczeństwa. Dlatego proces zarządzania incydentami powinien być kluczowym procesem, który już na początku wdrożenia musi zostać skutecznie i rzetelnie zaplanowany.
No i oczywiście, tak jak w każdym systemie, ciągłe doskonalenie. Ciągłe doskonalenie systemu, na podstawie czego my będziemy doskonalić. Oczywiście sama norma w punkcie 9 wskazuje nam wprost, że powinniśmy nasz system monitorować poprzez mierniki systemowe, analizy, audyty wewnętrzne, przeglądy systemów, a na podstawie tego planować i doskonalić procesy bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia. Dlatego również w koncepcji systemu, w projektowaniu naszego systemu powinniśmy również przemyśleć, jak będzie u nas wyglądał proces doskonalenia i w jaki sposób my go chcemy systemowo utrzymywać. Jak widzisz, mamy kilka grup obszarów, które musimy zaplanować podczas wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jeżeli planujesz lub chcesz rozwijać swój system zarządzania bezpieczeństwem informacji, to również w linku pod tym wideo, w opisie tego wideo, zostawiam Ci link do informacji o tym, w jaki sposób my możemy Ci pomóc w tym zakresie. Więc jeżeli chcesz o tym porozmawiać więcej, jeżeli potrzebujesz pomocy, wsparcia, konsultacji w tym obszarze, to również zapraszam Cię do linku poniżej oraz do kontaktu. A ja dziękuję Ci za poświęcony czas na to wideo. Mam nadzieję, że dało to pewną wartość i pewien pogląd na koncepcję wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i oczywiście zapraszam Cię do naszych przyszłych, kolejnych wideo w tym obszarze.